Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, nazywam się Janusz Józefowicz i jestem człowiekiem, który eksperymentuje z technologią 3D w teatrze od jakiegoś czasu. Muszę powiedzieć, że moim zdaniem ta technologia znakomicie się sprawdza w teatrze lepiej niż w kinie. Ja to nazwałem 3D Live. Dlaczego? Dlatego, że łączenie wirtualnej przestrzeni czy wirtualnych obiektów z żywym aktorem, z elementami scenografii, jakby uwiarygadnia ten świat, który widz ogląda w teatrze, oczywiście w okularach, bo inaczej nie można tego zobaczyć. Okulary wbrew pozorom, szanowni Państwo, nie są przeszkodą żadną. Ja wiem, że ludzie, twórcy teatralni boją się chyba tego z jakiegoś powodu. Ja sprzedałem, nie wiem, kilkaset, może tysięcy biletów na te spektakle w sumie i nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby widz przyszedł z pretensją, że ma problem z okularami. On je zakłada, po prostu zapomina o nich. I co otrzymuje za to, że ma te okulary? Otrzymuje coś, czego nie widział nigdy wcześniej i nawet nie wyobrażał sobie, że coś takiego można zobaczyć w teatrze. Ja pokażę może Państwu fragment takiego filmiku o tym, jak ten spektakl powstawał. Pierwszy spektakl Polita, który graliśmy tutaj w Warszawie na hali Torwar, hali sportowej. Sprzedaliśmy 50 spektakli, czyli 100 tysięcy biletów sprzedaliśmy, co się wcześniej w historii tego obiektu nie zdarzyło. Co świadczy o tym, że no, jest o czym rozmawiać. Poproszę o ten materiał Polita. Mogę prosić? Z dźwiękiem poproszę. Mogę dźwięk poprosić na salę? This is the story of Pola Negri, a Polish stage and film actress who was the first European film star to be invited to Hollywood. She achieved worldwide fame and became a great movie star and sex symbol in the golden era of Hollywood silent film. The musical is performed in a show hall that seats over 2,000. The actors move about a stage with a surface area of 200 square meters. The set design, prepared in stereoscopic technology, is projected behind them, making the stage appear very spatial. The actors become an integral part of the virtual world. Platige Image prepared the entire virtual 3D scenography for the musical, directed by Janusz Józefowicz. There were two reasons why I decided to use 3D technology while staging Polita. First of all, no one ever has done it before, so combining stereoscopy and traditional theater elements was extremely exciting. And secondly, the virtual world has no weight. So we didn't have to worry about tons of scenography, which was always a problem of a big productions. With 3D technology, nothing is impossible. So I think Polita brings a musical theater into 21st century. The latest computer animation techniques and stereoscopic technology were used, achieving an innovative connection between the theater and film worlds. The first step was to create simplified animations of each virtual set and test them to stereoscopic scale. Then the animation was perfected. Actors, shot earlier on green screen with a stereoscopic camera, were added to some scenes. The last stage was to add 3D generated objects, such as birds. Each set needed to be created from scratch. Some of them were relatively easy, being static backgrounds to complement the actors.
The most interesting and most difficult were the animations that had to interact with the actors. They were created to fit perfectly into the real set and to flow seamlessly with the movement on stage. The scale of the venture was huge, a 22-meter stage and 100 actors who all together needed to leave the audience mesmerized. When working on the virtual sets, the Platige team made precise calculations in what proportion and how deep to place the actors, buildings, and virtual sets so their scale fit what was happening on stage. There were many trial screenings in the Platige Image Cinema, even though the screen is only 1/5 the size. The team tested everything until they were sure the virtual world would work in concert with the actors and the elements of the real sets. After 8 months of work, it was possible to test the animation on the full-sized stage. Oczywiście, powinniście Państwo ten materiał oglądać w 3D, wtedy jakby może on by bardziej przemawiał do Państwa. Ale o czym chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć o tym, że ten spektakl jest pierwszym moim krokiem w tę wirtualną rzeczywistość i to się dosyć fajnie sprawdziło. W kolejnym kroku poszliśmy troszkę dalej. Tutaj, jak Państwo widzieli, kamera właściwie była nieruchoma. W kolejnym swoim spektaklu uruchomiliśmy tę kamerę wirtualną, czyli mogliśmy z widzami przemieszczać się w przestrzeni. Nie tylko pokazywać im jakiś zadziwiający świat, ale również wędrować po tym świecie. No i to się sprawdziło, to jest naprawdę, to pracuje. Ja tylko tu chciałem jeszcze powiedzieć o tym 3D Live. Na przykład widzowie, którzy wychodzili z tego spektaklu, z Polity, pytali nas, jak my te gołębie łapiemy, które odfruwają, jak wjeżdża konno artysta na scenę, gołębie lecą w widownię. Na tym ta zabawa polega, że te granice między rzeczywistością a nierzeczywistością są niewidoczne dla widza. On nie wie, co jest naprawdę, co jest nie naprawdę. Oni czasami zdejmują i zakładają okulary, żeby sprawdzić, czy ten koń, czy ten obiekt jest naprawdę, czy nie. Mamy tylną projekcję, dzięki temu nie ma żadnego cienia, czyli aktor może być bardzo blisko ekranu i nie daje cienia. Także to przejście tej granicy dla widza jest zupełnie niewidoczne i to daje naprawdę fajne możliwości zabawy z widzem jakby. W kolejnym spektaklu, jak mówię, uruchomiliśmy kamerę, także ten widz z nami przemieszczał się, nie tylko oglądał ten świat, ale przemieszczał się. Polita opowiadała o przeszłości. W Romeo i Julii wybudowaliśmy miasto przyszłości. Poszliśmy w przyszłość i zaproponowaliśmy naszym widzom właśnie taką wirtualną podróż po tym świecie razem z bohaterami naszymi. Poproszę o materiał numer 2, Romeo i Julia. Zobaczcie Państwo, jak to jest różne estetycznie i to oczywiście jest w 3D, przestrzeń ogromna. Musicie sobie Państwo to wyobrazić. Tu kościół taki zalany wodą cały zbudowaliśmy, po którym łodzią płyną Romeo z Julią. To scena balu, gdzie multiplikowaliśmy artystów. Też ogromna przestrzeń. Pamiętajcie Państwo, że ta projekcja, którą tu widzicie podczas spektaklu, miała miejsce na ekranie 20 metrów na 8, także rzeczywiście ten widz miał szansę zanurzyć się w ten świat. Tu jeszcze zastosowaliśmy ekran wodny do tej projekcji. Tutaj leci wyrazem. No to taki sygnał raczej estetyczny jest. Aha, tutaj jeszcze dusze Romeo i Julii unoszą się wraz z kroplami deszczu do nieba.
Oczywiście chce mi się dalej kontynuować tę zabawę, tę przygodę z tą rzeczywistością wirtualną w teatrze, bo uważam, że to jest fantastyczne narzędzie i dziwię się, że tak mało ludzi na świecie się na to decyduje. W kolejnym kroku chciałbym pójść dalej i chciałbym animować obiekty, postaci wirtualne na żywo, jeden do jednego, przez aktora. To znaczy, wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że widzicie Państwo aktora żywego i, nie wiem, jakiegoś stworka, który może reagować na widownię, może wejść w interakcję z widzem, ten wirtualny stworek, może dialogować ze mną. On będzie przeliczany, aktor będzie za kulisami i będzie przy pomocy motion capture przeliczany na żywo na to, co się dzieje. Także będzie mógł reagować, nie wiem, rozmawiać z panem czy z panią na dowolny temat. I to jest kolejna nasza taka, nasz zamiar, który mam nadzieję uda się wkrótce zrealizować. Planujemy takie widowisko dla dzieci i to będzie ten krok dalej w stronę tej wirtualnej rzeczywistości. A jeżeli nam się, słuchajcie, to uda, no to tak naprawdę mogę mieć na scenie każdego. Tu nie ma, ograniczeniem jest tylko wyobraźnia człowieka. Mogę przywołać sobie dowolną postać historyczną, dowolną postać istniejącą i na żywo z tym współistnieć w swoich projektach. Także proszę Państwa, jeszcze mam jeden materiał, ale co? To jeszcze możemy zobaczyć dla dzieci. Kolejna moja produkcja to była też w 3D, Piotruś Pan. Pokażmy kawałek też, gdzie przenikała się ta rzeczywistość wirtualna z żywym aktorem. Nie ma chyba, nieważne. Krótko mówiąc, przygoda trwa dalej. Ja namawiam Państwa, nie wiem, twórców, jeżeli tacy tutaj są, jeżeli mnie słyszą, do tego, żeby iść tą drogą, bo to daje naprawdę fantastyczne możliwości i tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia. Dzięki tej technologii można zrobić w teatrze wszystko. Wszystko. I to chyba dobrze dla teatru, tak mi się wydaje. Dziękuję.